Cześć, tu Ernest! A tak przy okazji, to udało mi się dołączyć do oficjalnego programu Fortnite Wesprzyj Twórcę. Więc jeśli chcielibyście mnie wesprzeć wydając fałdolce, to teraz w zakładce sklep, w menu Battle Royale lub ratowania świata, w prawym dolnym rogu jest przycisk Wesprzyj Twórcę. Tutaj wystarczy, że wpiszecie mój nick z Epic Games, czyli Ernest, i zatwierdzicie swój wybór. Będę nieskończenie wielce wdzięczny za wasze wsparcie. Dzięki! A w tym filmiku powiem wam, jakie wyzwania czekają na nas w trzecim tygodniu szóstego sezonu, jak łatwo i szybko je wykonać oraz gdzie znaleźć sekretną gwiazdkę za wykonanie wszystkich wyzwań. Zanim wystartujemy, jak zawsze ostrzegam was, że po wykonaniu jakiegokolwiek wyzwania nie wychodźcie przez menu, bo w takim przypadku wyzwanie wam się nie zaliczy, dlatego musicie albo wygrać gierkę, albo zostać wyeliminowanym. W tym tygodniu za wykonanie wszystkich wyzwań zamiast ikony sztandaru do zebrania będzie sekretna gwiazdka, która da wam poziom karentu bojowego, ale to za moment. Okej, a zacznijmy od trzech darmowych wyzwań, które otrzymuje każdy gracz. Pierwszy z tych wyzwań rozkazuje nam ożywić gracza w 5 różnych meczach. Nie jest to nic trudnego, jeśli gracie składy lub duo, nawet z randomami. A jeszcze łatwiej, prawdopodobnie, jest to zrobić w klubie szybujący 50. Następne wyzwanie, pierwsze podzielone na etapy, polega na otwarciu po jednej skrzynce w paru miejscówkach. Niestety, na ten moment znamy tylko pierwszy etap, który brzmi: przeszukaj skrzynię w samotnym schronisku. Prawdopodobnie będzie 5 takich etapów, ale tak czy siak, to tylko jedna skrzynka. Nic trudnego. Trzecie, iż ostatnie wyzwanie z tych darmowych zleca nam zdobyć eliminację z pułapki. I tutaj klasycznie możecie posłużyć się sposobem na powalonego oponenta. Wystarczy, że powalicie jakiegoś przeciwnika, przyblokujecie go i postawicie pułapkę tak, aby go dobiła. Tylko pamiętajcie, że to wy musicie go także powalić, inaczej prawdopodobnie wam się to nie zaliczy. Przechodząc do wyzwań płatnych, to aby otrzymać nagrodę będziemy musieli odwiedzić dwie miejscówki w jednym meczu. Jest to kolejne wyzwanie podzielone na etapy. I tutaj także znamy tylko ten pierwszy, który wysyła nas na spacer do samotnego schroniska i patrzącej puszczy. To wyzwanie także nie powinno wam sprawić problemu. No chyba, że strefa będzie bardzo zła, ale wybrane miejscówki do tego wyzwania będą zawsze w miarę blisko siebie. Na korkołomnym kinie macie o tyle łatwiej, że niedaleko tego miejsca są wyrwy, dzięki którym możecie błyskawicznie polecieć do puszczy. A tak samo w puszczy, gdzie jedna wyrwa zawsze znajduje się w tajnym laboratorium. Następne wyzwanie z tych premium zleca nam uderzyć jednego gracza przy użyciu pomidorka w odległości przynajmniej 15 metrów. 15 metrów to mniej więcej tyle, czyli prawie maksymalna odległość rzutu pomidorkiem. Na szczęście, gra nie prosi o trafienie przeciwnika, a po prostu gracza, więc możecie nawet poprosić kogoś z drużyny, aby wam się podstawił pod celownik. Dalej, trzecie wyzwanie polega na ukończeniu trzech prób na czas. Brzmi to dokładnie tak samo, jak jedno z wyzwań z poprzedniego sezonu. I polega ono na wejściu w interakcję z jednym ze stoperów na mapie, aby potem ukończyć tor i zmieścić się w pewnym czasie. Przypuszczam, że lokacje jednak mogą się zmienić, ale i tak pokażę wam mapkę stoperów z tamtego sezonu. Miejcie na uwadze przypięty komentarz, gdzie dam wam znać, jeśli okażą się być nowe lokacje do prób czasowych. Pamiętajcie też, że czasami do ukończenia ich potrzebny jest wózek, sklepowy lub golfowy. Ostatnie wyzwanie z tych nieukrytych zleca nam wyeliminować przeciwnika w różnych meczach i tak 10 razy. To chyba nie wymaga rozjaśnienia. Wystarczy jeden kill na mecz i tak 10 razy. Ale niestety, nie można wykonać tego wyzwania w jednym meczu. Po wykonaniu tych wszystkich misji otrzymacie taki oto ekran ładowania. I w tym tygodniu do zebrania będzie sekretna gwiazdka karentu bojowego, która tym razem ukrywa się na kominku domku w tle. Wyznacza nam to dokładnie to miejsce na mapie, jednak gwiazdka może pojawić się na kominku lub obok. I to tyle, ile musicie wiedzieć, aby być gotowym na trzeci tydzień wyzwań szóstego sezonu. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!